Karawaning Summer Show, trzecia edycja, port morski w Jastarni. Po mojej prawicy Michał. Cześć Michał, cześć. Kłaniam się serdecznie. Michał reprezentuje firmę Raxo, która podobnie jak tutaj chyba wszyscy, albo przynajmniej większość wystawców, prezentuje boksy kempingowe. Natomiast Michał, masz tani produkt. Dostępny, uniwersalny i tani. Jak to zrobiłeś? Zgadza się. Raxo, nasza grupa produktów, czyli rowery i w tym przypadku boksy, nanoboksy, to produkt skierowany do wszystkich i taką dewizą się kierowaliśmy, czyli chcieliśmy zrobić coś przystępnego cenowo, uniwersalnego, pasującego do większości aut. Jak to się udało? No, kwestia podejścia takiego bardzo prostego, tak? Czyli nic na siłę, raczej proste rozwiązania, praktyczne rozwiązania, no i dzięki temu też ta cena jest przystępna. Powiem od razu, że cena takiego boksu wynosi 4900 zł, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dokładnie. I jest to boks uniwersalny, bo teraz jesteśmy w Audi, w SUV-ie, ale wcześniej było to w Skodzie Octavii, dokładnie. Więc można to praktycznie wszędzie zainstalować. Jak to wygląda, jak to działa, co tu jest, co tu się znajdziemy w tej cenie? Więc tak, w cenie mamy boksa, łóżko, wodę i gaz. Jeżeli chodzi o wymiar, istotnym wymiarem jest po prostu szerokość, czyli tutaj w naszym przypadku metr. Jest to taki wymiar, który w większości samochodów właśnie typu kombi, SUV, minivan jest osiągalny. Dzięki temu nasz boks mieści się właśnie do wielu aut. Listę aut można znaleźć na naszej stronie, ona się sukcesywnie powiększa, czyli do każdego auta, do którego mamy okazję wrzucić boksa, od razu aktualizujemy tą listę. Jeżeli chodzi o wodę, to mamy taki standard 10 litrów z pompą, odkręcamy, woda leci. Kuchenka gazowa jest na kartridż, czyli też takie praktyczne rozwiązanie. No i miejsce do przechowywania. Jeżeli chodzi o samo spanie, to są materace, one są składane. Całość jest na ramię, co też jest takim dosyć nietypowym i naszym autorskim rozwiązaniem, ponieważ po wyciągnięciu szuflad boks składa się, czyli można go łatwo gdzieś schować, przechować. Pod tym kątem było to przemyślane. Ta wersja składania całości jest nieprzypadkowa, ponieważ wyszliśmy od rowerów składanych. Jest to polska konstrukcja, nasza konstrukcja i jak gdyby chcieliśmy utrzymać ten trend, czyli funkcjonalności. Okej. Krótko mówiąc, na weekendowe wypady rzecz jak najbardziej idealna. Jeżeli nie szukacie takich rozwiązań mega drogich albo potrzebujecie czegoś na szybko wsunąć, wysunąć. Duży problem? Nie, jest to kwestia dokładnie tak jak mówisz, wsunąć, wysunąć, tak? Czyli wsuwamy, klikamy, mamy zamknięte. A cały boks, jakby wkładanie jego i wykładanie z samochodu? Są dwie opcje. Możemy go wyciągnąć w całości, w tym, że wtedy dwie osoby, bo jedna osoba nie zrobi tego, to jest 59 kg. Albo na części, czyli ściągamy sobie materacę, ściągamy górną część łóżka, następnie wysuwamy burty boczne i może pokażę. To tak wygląda, rozumiem. Tak. Po złożeniu mamy wąską ramę, która jest jak gdyby całym trzonem konstrukcji. Michale, ostatnie pytanie w takim razie. Rozmawiamy trzeciego dnia, powoli już dobijamy końca targów w Jastarni. Jak twoje wrażenia, bo to chyba pierwszy raz się prezentowaliście z tym produktem. Tak. Jak wrażenie, jak opinie, co ludzie mówią na temat czegoś takiego? Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo bardzo dużo osób do nas podchodziło, z nami chciało rozmawiać, co pokazuje, że produkt ma szansę na rynku. Jeżeli chodzi o atmosferę, jesteśmy tutaj też bardzo mile zaskoczeni. Spodziewaliśmy się, że będzie fajnie, ale chyba nie aż tak fajnie, tak? Także tutaj na pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta. Także czekamy na kolejną edycję. Krótko mówiąc, jeżeli szukacie czegoś prostego, fajnego, ale użytecznego, Raxo, tak jak widzicie na koszulce Michała, googlujcie, sprawdzajcie. Strona internetowa już jest dostępna? Dostępna. Dostępna. Zapraszam serdecznie, polecam.